Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na niecodziennej wystawie, o niej za chwilę. Witam przede wszystkim gospodarza na tym terenie, panią Agnieszkę Olender, starostę Międzyrzeckiego. Dziękuję, że mimo choroby pani starosta nas odwiedziła. Tak jak już mówiłem, wystawa jest niecodzienna. Za chwilę będziecie Państwo ją mogli oglądać. Ja już ją miałem przyjemność oglądać w maju i pierwsze wrażenie, jakie miałem, mam wrażenie, że to są po prostu zdjęcia fotograficzne, nawet zrobione w trójwymiarze. Boleję nad tym, że do końca nie będziecie w stanie docenić kunsztu wykonania tych haftów z prostego względu. Po prostu nasze oświetlenie, które mamy na dole w piwnicy, no, odbiega daleko od tych standardów, jakie dzisiaj powinny już obowiązywać w instytucjach takich jak nasza, w instytucjach muzealnych. No i niestety zobaczycie tylko jakby część tego wszystkiego. Niemniej jednak można podejść bliżej. One są za szybą i wtedy będzie można docenić to, w jaki sposób te obrazy są wyhaftowane. No bo właściwie używamy określenia obrazy, ale to są hafty. Hafty przyjechały do nas z Chin. Dostaliśmy je za pośrednictwem ambasady chińskiej. Sztuka haftów w Chinach jest znana bardzo, bardzo długo. Archeologowie znajdują pierwsze przykłady haftów, które liczą sobie ponad 4000 lat. Trudne do wyobrażenia. Polska ma 1000 lat, tak? Podobno najbardziej ta sztuka kwitła w drugim wieku przed naszą erą. Wtedy to cieszyło się jakimś takim największą popularnością. Trudno mi się wypowiadać na temat technicznej kwestii tego, bo to jest zagadnienie bardzo specjalistyczne. No niemniej jednak istnieją 43 różne typy ściegów należące do 9 kategorii. W każdej prowincji Chin były jakieś specjalne techniki, które powodowały, że te przepiękne obrazy mogły powstawać. W każdym razie to, co będziecie Państwo oglądać, to są wszystko prace, które są wykonane ręcznie. No i w jakimś tam sensie na pewno promują kulturę chińską w Europie. Z różnych względów, nie tylko ze względów na COVID, Chińczykom zależy na ocieplenie wizerunku w Europie i dlatego też ta wystawa mogła trafić do nas. Będzie do końca miesiąca, do 29 listopada. Dzisiaj osób jest z różnych pewnie względów niewiele, ale jeżeli Państwo możecie, proszę przekazać informacje znajomym, bo uważam, że tą wystawę obejrzeć warto. Pod względem artystycznym takiej ekspozycji jeszcze w Muzeum Międzyrzeckim nie mieliśmy. Nie będę tu się specjalnie rozgadywał. Ta Chinka, która jest prywatnie moją córką, zaprosi Państwa na dół na wystawę. Tam czeka na Was również kawa i herbata i spokojnie popijając coś ciepłego, możecie Państwo również delektować się sztuką Dalekiego Wschodu.